Jego kwestią Boga sprawa jest specyficzna. To był okres, w którym popularni byli Spinoza i pewien mistyk Beme, który chodził za pierwszego piszącego po niemiecku intelektualistę. No i tam generalnie starano się odrzucić dla nich postulat Kanta, że jest taka rzecz sama w sobie. I miał być to tylko postulat umysłu, znaczy abstrakcja umysłu, że sama w sobie miała być dla Fichtego, Schillinga i Hegla czymś tak naprawdę najbliższym zrozumienia. Było to coś, jak gdyby opustoszenie własnego umysłu, jak wyabstrahujemy wszystko, co nam zostało, nie? I to jest ta rzecz sama w sobie. I teraz oni, jak wiemy, pragnęli jakoś zrozumieć tak zwany absolut. I przygoda Hegla z absolutem zaczyna się wtedy, kiedy on jeszcze tak naprawdę nie zaczyna filozofować. Musimy pamiętać, że zarówno Fichte, Schelling, Hegel, jak i zresztą Hölderlin, oni wszyscy studiowali teologię. I tam właśnie ze swoim przyjacielem, poetą Hölderlinem, rozmawiali sobie o absolucie, wiedzieli, dał im Kant wskazówkę, że to musi być coś, co ma pogodzić obiektywność u subiektywność. Więc to już mieli pewne pole zakreślone, jak tego absolutu szukać. No i Beme wyskoczył, jak to poeta z takim czymś, że tym absolutem jest miłość. I to w tym początkowym okresie Hegel przyjął. Później sobie to przetransformował, jeszcze przed fenomenologią ducha, że nie, absolutem jest życie. Ej, to miłość będzie gdzieś tam w centrum tego tkwiła. No i wreszcie wyraził sobie to jako ducha. Sprawna w ten sposób, że to był okres niebezpieczny, jeżeli chodzi o wykładowców, jeżeli oni chcą wyrazić pełną wolność myśli, dlatego że właśnie co miała miejsce rewolucja francuska, później kampania napoleońska, także w 1799 Fichte zostaje usunięty z uczelni za oskarżenie o ateizm. I to nie było w taki sposób, że chciano go usunąć za ateizm, a znaleziono sobie jakiś pretekst. Nie musiano oszukać pretekstu. Za ateizm, gościu, no i do widzenia, bez przepraszań, nie, bez niczego. I sprawa nie ucichła, bo wprawdzie Napoleon przegrał wojnę, ale tuż po tym na ziemiach niemieckich były różne protesty studentów, którzy chcieli nowych Niemiec, zjednoczonych, silnych i tak dalej. W końcu jakiś tam studencina zasztyletował jakiegoś tam intelektualistę, że niby był szpiegiem Rosji i tak dalej. No i zaczęła panika, wiecie, nie? W Berlinie zaczęto wchodzić do domu profesorów w poszukiwaniu korespondencji, czy oni nie starają się jakiejś nowej rewolucji francuskiej spowodować. Przez co? Miałem tą świadomość, że najbardziej trzeba by było ostrożnym, kiedy się pisze książkę. Bo jak coś napiszesz, nie? I potem coś tu jest... Jak się postawi zarzut, tego nie wybronisz. Natomiast jak jest wykład, to zawsze można opowiedzieć, a źle mnie zrozumieliście, prawda, nie o to mi do końca chodziło. Tym niemniej jednak, podobno, urzędnicy przychodzili na wykłady Hegla, jako studenci zwykli, Hegel o tym nie wiedział. Na szczęście Hegel był w dobrych stosunkach ogólnie z rządem wtedy pruskim. No i tak, problem jest taki, że Hegel chce przyjąć to wszystko, co pisał Spinoza o Bogu, a jednocześnie chce pozostać w ramach luteranizmu. To jest kłopot. Podstawa myśli jest taka, że jest oto pewna idea absolutna. I ta idea absolutna to jest to pojęcie absolut, które później używa. Później nie używa absolut jako pojęcia technicznego, tylko idea absolutna. To jest pewien jak logo w znaczeniu greckim, pewien schemat, który wyłania całą rzeczywistość i w jakiś sposób ten schemat, ten system jest pierwotny względem tego, co jest stwarzane, mimo to, że natura nie ma swojego początku. To jest klucz. I tu się zaczynają już problemy. Bo jak wiemy, no, czytam się jest katolikiem, prawosławnym, protestantem, przyjmuje się w ramach wiary ex nihilo, prawda? A tu się nam mówi, że ex nihilo to pewna metafora, tego tak naprawdę nie było, tu trzeba przez to tylko rozumieć, że chce się wyrazić pewną autonomiczność Boga w jednej rzeczywistości, a natura była zawsze. No i jak wiemy, z tej natury dopiero później wyłania się duch pod postacią świadomości. Pytanie brzmi następująco. Co w takim razie mamy zrobić z osobą Chrystusa? Najbardziej kłopotliwe pytanie. Nie? I tutaj Hegel nie daje żadnej jasnej odpowiedzi. Ja teraz piszę pracę na temat Bóg, filozofii Hegla. Ja znowu przekupuję się
wszystkiego pisma i kiedy on miałby udzielić jakiejś kluczowej odpowiedzi, to zawsze tu umyka jego uwadze, jakiś następny akapit wprowadza, jakiś nowy temat i nigdy nie odpowiada wprost. No bo na innej konferencji, w której byłem w Lublinie, też był podobny temat poruszany, taka jedna pani powiedziała wszystkiego, że gdyby nie Maria, nie byłoby Chrystusa. No i ja wtedy powiedziałem, nie byli zbyt zadowoleni, no ale jak się mamy trzymać tego, że Jezus jest Bogiem, ma być odwieczny, to tak nie mogło być. To ten Jezus musiał istnieć wcześniej, zawsze, zawsze był wieczny teraz i dopiero została Maria wybrana, żeby pojawił się na tym świecie i znowu umarł, znowu pojawił się gdzie indziej. Problem w tym, że u Hegla nie ma żadnego gdzie indziej. Cała jego filozofia koncentruje się na tym, że za zasłoną fenomenu nie ma nic, jest tylko co sobie tam wstawimy. Tak? I wszystko się odbywa w ramach jednej rzeczywistości, nie ma żadnych zaświatów po śmierci. No to jak odpowiedzieć sobie na pytanie tego Jezusa? To jest ciekawe, jak on porównuje różne inne religie i robi podobną gradację jak w fenomenologii ducha. Nie? Cel jest ten sam. No cel zostaje zrealizowany w religii, kiedy w końcu religia wyrazi, że człowiek jest wolny. To wszystko znamy z innych tam wykładów. Prawda, że na początku była świadomość tego, że wolny był tylko władca, jak w Persji. Później świadomość tego, że wolni byli nieliczni. No w Grecji oczywiście. I później nastąpiło to zderzenie, kiedy przyszły czasy Aleksandra Macedońskiego, kiedy nagle kazał im klęczeć przed sobą. I oto wolni, dumni Grecy klęczeli przed władcą, no i go zabili. I później dopiero przychodzi czas Chrystusa i on nam uświadamia, że każdy człowiek z racji tego, że jest człowiekiem, jest wolny. Problem w tym, że następuje średniowiecze, no i się ogólnie chłopaki pogubiły, zdaniem Hegla i Luthera, prawda, bo znowu zaczęliśmy tworzyć jakieś kasty, znowu ta prawda odnośnie Boga, odnośnie człowieka, odnośnie wszystkiego była zrezygnowana dla kapłanów, zwłaszcza dla biskupów i wyrażana w języku łacińskim. I dopiero Luther musiał nam przypomnieć to znaczenie prawdziwe, jakie wyraził Chrystus, że każdy człowiek, niezależnie od swojego pochodzenia i od swojego wykształcenia, jest powołany do celów najwyższych. Tu się w tym, w ramach tego przedstawia różnica między sztuką, religią a filozofią u Hegla. Otóż jest takie przeświadczenie, że sztuka istniała zawsze. Sztuka to jest nic innego jak jakaś indywidualna próba przedstawienia czegoś, co poza mną wykracza. I to nie ma znaczenia, czy ja będę teraz nagle tańczył, czy ja coś tam sobie namaluję i tak dalej. Nie? I teraz, kiedy wchodzi w to religia, sztuka jest dostana, jakakolwiek bądź to nie była religia, ona próbuje wgryźć się w treść tego, co jest dostane już w sztuce. Jakby oddzielić to, co nieistotne, od tego, co istotne. Tylko jest tutaj ważna uwaga, że religia powoduje pewne skostnienie. To znaczy, tworzą się pewne dogmaty, które trzeba przyjąć i w ramach tego dopiero mamy do czynienia z pewnym przeżyciem. Istotą religii, mimo wszystko, samej religii, jest myślenie. Gdyby nie, gdyby chodziło tylko o przeżycie swoje indywidualne, to nie byłoby żadnej, mówi Hegel, religii. On jako w ten sposób przewidział ten rozwój ateizmu, bo jest taki problem, nie? Luther nakazuje, tylko Biblia. No i każdy sobie tą Biblię czyta, tylko że po śmierci Lutra to się wszystko dzieli na poszczególne jakieś sekty, nie? No i w końcu dochodzimy do wniosku, no skoro tak, no to może w ogóle nie warto tego wszystkiego czytać. W każdym razie, w ramach tego, kiedy nadchodzi filozofia, to tak samo. Religia zawsze jest już obecna i filozofia chce wyłonić te prawdy drzemiące już w religii. No i tu jest taka kontrowersyjna teza, że głównie się skupia na religii i filozofii, a to dotyczy też sztuki. Że treść religii i filozofii jest taka sama, różnią się tylko pod względem formy. To znaczy, formą filozofii jest tylko i wyłącznie pojęcie. No tak, tylko że w tym momencie, kiedy ja przedstawiam sobie jakąś prawdę odnośnie tego, że na przykład nie ma zaświatów żadnych, że nie ma ex nihilo i dalej chcę mówić, że jest na ta sama treść, jest problem. Czy można, jest pytanie, Hegel go nie stawia, czy można zmienić dowolnie formę tak, żeby się nie zmieniła treść i tak pozostaje, nie pozostaje poruszona. I na początku zarówno wykładów z filozofii religii, jak i w pierwszym paragrafie Encyklopedii Nauk Filozoficznych
To drugie jest nawet ważniejsze, bo ta encyklopedia ma jako jedyna przedstawiać cały system. Nie? Pisze, że tematem religii, jak i filozofii jest Bóg i tylko Bóg. I nic poza Bogiem. Kolejny problem polega na tym, że jak wiemy, centralną postacią w religii chrześcijańskiej jest Chrystus, a Hegel jest głównie zainteresowany Duchem Świętym. I potem jest taka kwestia, że tak naprawdę nie ma wyraźnego rozróżnienia między Duchem a Duchem Świętym. Nigdzie nie jest to definiowane, tak to jest przedstawione, jakby to było samo przez się oczywiste. Nie za bardzo jest. Duch rozumiany jest w sposób bardziej ogólny. Jest to cokolwiek tylko, co będąc innym, wraca do siebie. Tu jest to przestrzenie odnośnie absolutu, że absolut niejako nigdy nie jest wyalienowany, jak jest absolutem, nie? Jakkolwiek go nie pojmiemy, czy to będzie idea, absolutne pojęcie, duch, cokolwiek tam, nie? W każdym innym dalej odnajduje siebie. No to nie tak rozumiemy Ducha Świętego, tym bardziej jak sam podkreśla, że Ducha Świętego odnajdujemy w naszym sercu. I potem czytamy o tym, że Duchem Świętym jest komunia wierzących chrześcijan. W tym sensie, że na początku był jakiś proces nazwany ideą absolutną, a w języku religijnym Bogiem Ojcem, który to proces zmierzał do tego, żeby rzeczywistość się coraz bardziej wyraziła, coraz bardziej konkretnie, żeby cywilizacja się rozwinęła, aż w końcu sobie uświadomią wolność, w ten sposób przyjście Jezusa Chrystusa było czymś koniecznym. I kiedy teraz Jezus Chrystus umiera, dopiero wtedy sobie w pełni ludzie zdają sprawę, co się wydarzyło i dopiero wtedy tworzy się Duch, wyłania się Duch Święty jako społeczność tych, którzy wierzą i dla których wolność jest czymś naczelnym. Problem jest taki, że to wszystko, o czym ja tutaj mówię w ramach wykładów z filozofii religii, nie za bardzo ma się do tego, co się mówi w dwóch najważniejszych dziełach Hegla, to znaczy Fenomenologii Ducha i w Encyklopedii Nauk Filozoficznych, i nie za bardzo wiemy, jak należałoby to pogodzić. Jak wiemy, tam w Fenomenologii Ducha mamy do czynienia z pewnym procesem rozwoju tego ducha. Kiedy już wyjściowo mamy do czynienia z duchem, już nawet w prostym postrzeżeniu zmysłowym, ale duch nie wie o sobie, że jest duchem. Dopiero kiedy duch będzie wiedział o sobie, że jest duchem, mowa o duchu absolutnym. I jednocześnie do zaskakującego pada. Bo z jednej strony odnosi się takie wrażenie, że przez ducha absolutnego Hegel rozumie sztukę, religię i filozofię. Wiadomo, najlepszym wyrażeniem ducha absolutnego jest filozofia. I jednocześnie gdzie indziej mówi, że duchem absolutnym jest Bóg. Co więcej, tam jest bardzo ważne podkreślenie związku Boga z takim fichteańskim ja. I tam nawet gdzieś tam w liście do Niethammera, swojego przyjaciela, który później mu załatwił tam pozycję profesora na uczelni, wcześniej dyrektora gimnazjum, jakiś taki żart tam pada, że no, jesteś moim stwórcą, a ja jestem twoim stworzeniem, bo ja tak pragnę, a ja jestem co Bogiem. I tamto w tym niewybrednym żarcie już jakby się mi wyłoniło to, że on naprawdę, oni tak naprawdę z tym ja tego Boga utożsamiali, że Bóg jest w nas, że to wszystko we mnie, co jest niezwierzęce, jest Bogiem i koniec kropka. Ale kiedy później zostaje to przedstawiane, to nie może tego Hegel tak brutalnie powiedzieć, no i nam robi zasłonę tym. To w zasadzie tyle, co ja chciałem Państwu powiedzieć. Później jak będą jakieś pytania, no to rozwinę temat. Dziękuję bardzo za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.